Robimy kapelusz. Dzisiaj Jaś proponuje Wam wykonanie bardzo ciekawego kapelusza. Może nawet takie nakrycie głowy przyda się na bal karnawałowy. Przecież trwa karnawał. Nawet prosty i skromny strój ozdobiony takim kapeluszem będzie na pewno bardzo interesujący. Poproście kogoś dorosłego o pomoc w zrobieniu takiego nakrycia głowy. Do jego wykonania potrzebny będzie kolorowy papier, taki jakiego używa się do pakowania prezentów. Z powodzeniem może go zastąpić również zwykła gazeta. Dodatkowo przygotuj klej, kawałek tasiemki lub sznurka oraz dziurkacz. Przygotowujemy kolorowy papier o długości około 1 metra i szerokości około 40-50 cm. Jeden jego dłuższy brzeg zaginamy barwnym nadrukiem do wewnątrz. Następnie obracamy papier i zaginamy drugi dłuższy brzeg, tym razem nadrukiem na zewnątrz. Teraz z długiego prostokąta robimy harmonijkę. Harmonijka jest już gotowa. Teraz przypatrzcie się uważnie. Delikatnie odginamy zagięcie na całej długości. Przytrzymując brzeg palcami, składamy kolejne zagięcia. To będzie góra kapelusza. Następnie, przytrzymując brzegi palcami, składamy zagięcia z drugiej strony. Kapelusz jest już prawie gotowy. Teraz składamy jeden brzeg harmonijki. Poproście kogoś dorosłego o zrobienie dziurki na brzegu harmonijki. Można do tego użyć dziurkacza. Przez dziurkę przewlekamy tasiemkę lub sznurek i od razu go zawiązujemy.
nadszedł czas na sklejenie brzegów kapelusza. I kapelusz jest gotowy. Prawda, że jest bardzo ciekawy?